Witam serdecznie. Rozmówki polsko-piłkackie, 27 dzień lutego. Zapraszam na nowy cykl na moim kanale. Drugi, po, drugi z cyklów, który powstał tutaj na moim kanale, był cykl na tapecie odnośnie ekstra klasy pierwszej i drugiej ligi. Wymyśliłem sobie kilka długich tygodni temu, że powstanie ciekawy cykl. O tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Będzie to cykl o 16 województwach, oczywiście w Polsce. Kanał Rozmówki polsko piłkackie jest o polskiej piłce. Kluby zapomniane, kluby, które nie grają na szczeblu centralnym, które gdzieś tam kiedyś dobijały się, grały gdzieś wyżej, grały w ekstraklasie, grały w pierwszej lidze, w drugiej lidze, stare nawet nazewnictwo. I rozpoczniemy ten cykl od mojego województwa, województwa dolnośląskiego, dawnego, dawny podział na, Legnisk, na województwo legnickie, jeleniogórskie, wrocławskie, ale oczywiście podział jest jeden na 16. Rozpoczniemy od województwa dolnośląskiego. Wybrałem sobie kilkanaście klubów, troszeczkę zapomnianych. Które da, dalej, oczywiście, te kluby grają, niektóre są bardzo nisko, zobaczycie i troszeczkę popowiadam. Będzie to szybki cykl, później będziemy lecieć z kolejnymi województwami. Dzisiaj, zaczynamy od województwa dolnośląskiego i zapraszam Was wszystkich serdecznie na to. Tutaj mamy mapkę. Mapkę klubów, które tutaj się właśnie pojawią, teraz pojawią się w tym cyklu. Dzisiaj macie kilkanaście klubów, i to dla Was mapka, żebyście sobie zobaczyli. zobaczyli Teraz taki wstępniak dla Was, o czym dzisiaj będzie w cyklu, o tych klubach nie usłyszycie w telewizji. Jest, będzie Górnik Wałbrzych, Zagłębie Wałbrzych, były kluby ekstraklasowe, Ślęza Wrocław grała na zapleczu ekstraklasy, Lechia Dzierżoniów, Moto Jelczoława, bardzo ciekawy klub, Orzeł Ząbkowice, Łużyce, Karkonosze, Olimpia Kowary, BKS Bobrzanie Bolesławiec, Kuźnia Jawor, Prochowiczanka, Trochowice Będzie Pogoń Świeżawa, z malutkiej Świeżawy, która liczy sobie około 3000 tysięcy mieszkańców. W Łużyce, Lubań. Widzicie tutaj dużo klubów, które są miast, które są powiatami. Byłe stolice, stolice, stolice województwa, oczywiście Wałbrzyskiego, dawnego Jeleniogórskiego, Wrocławskiego. I tutaj widzicie. No i zaczniemy tutaj o tych wszystkich klubach. Chwilę Wam poopowiadam. Zaczynamy z, pie z pierwszym klubem BKS Bobrzanie Bolesławiec. 55 rocznik powstanie. Naj, naj, największy sukces tego klubu z Bolesławca. Siódme miejsce w trzeciej lidze, obecnie drugiej. Obecnej drugiej, oczywiście, tutaj musicie sobie zrobić mały podział. Było inne nazewnictwo, to była grupa wrocławska w sezonie 97-98. Wtedy był podział chyba na osiem grup w trzeciej lidze, czyli tej obecnej drugiej. No i barwa BKS-u grali. Zbigniew Szewczyk, były piłkarz Zagłębia Lubin m.in. Yy, w niemieckich SV Meppen. Tenis Borussia Berlin chyba grał. Zbigniew Mandziejewicz, były gracz Legii Warszawa, Śląska, Wrocław, wielu klubów, grubo ponad 300 spotkań w Ekstraklasie, obecnie BKS gra w Lidze Okręgowej Jeleniogórskiej. Co mogę powiedzieć o Bolesławcu? Jedno z takich dużych miast na Dolnym Śląsku, ponad 40 tysięcy ludzi, słynące z ceramiki bolesławieckiej, miasto nad Bobrem, z pięknym mostem kolejowym, bardzo długim mostem kolejowym. No i tak jak mówię, no miło, mi, miło, mi to, miło mi mówić o Bolesławcu, bo to jest fanklub Zagłębia Lubin w Bolesławcu, też kibicują Zagłębiu. Bardzo blisko do granicy z Niemcami, bardzo blisko do Zgorzelca z Bolesławca. No i tutaj dałem taką ciekawostkę oczywiście dla Was, dla kibiców, że BKS Bolesławiec, kiedy się nazywał BKS do Bolesławiec wtedy grali właśnie w trzeciej lidze, siódme miejsce w trzeciej lidze. No Bolesławiecka piłka tak jak mówię jest w lidze okręgowej, jeleniogórskiej gdzieś tam się dobijają do tej czwartej ligi ale dobić się nie mogą na razie. Drugi klub, Górnik Wałbrzych, bardzo znany klub z 1946 roku, tuż po wojnie powstał Wałbrzyski Górnik i zobaczcie, szóste miejsce w pierwszej lidze, czyli w Ekstraklasie, ale ile to było? To było 30, 30 ponad lat temu, 37, 38 lat temu, kiedy mnie jeszcze nie było na świecie, 1983, 84 szóste miejsce i 85, 86. Górnik grał w Pucharze Intertoto w 1972 roku. Bardzo znani zawodnicy grali w Górniku, Włodzimierz Ciołek, jedna z legend nawet polskiej piłki, ekstraklasowcy Robert Bubnowicz, Jacek Banaszyński, byli piłkarze Zagłębia Lubin, Jacek Banaszyński był piłkarz Jagiellonii, Bełchatowa, z którym zdobył chyba wicemistrzostwo Polski i Stanisław Paździor, to są stare czasy. Zobaczcie, Wałbrzyski Górnik obecnie gra w klasie, a pierwsza grupa Wałbrzyska klasa, a jeszcze do niedawna Górnicy z Wałbrzycha kilka sezonów temu grali w drugiej lidze, obecnej długiej lidze, czyli na szczeblu centralnym, grali nawet nieźle, bo zajmowali chyba piąte, szóste miejsce, ale te reformy ustrojowe, to wszystko, co działo się z górnictwem wałbrzyskim na przełomie 80 i 90 lat, pozamykane kopalnie spowodowały, że strata przemysłu w Wałbrzychu i te kluby upadały. Będzie to za chwilę długi klub wałbrzyski, Zagłębie Wałbrzych, no jest to smutne. Na razie górnik odbudowuje swoją tożsamość, ważne, że są kibice w Wałbrzychu, ważne, że górnik ma kibiców, i myślę, że po powolutku, tak jak Zawisza Bydgoszcz, tak jak Pogoń Szczecin, tak jak wiele innych klubów, które wracały na szczebel centralny, będzie górnik się odbudowywał. Karkonosze Jelenia Góra, zespół był z byłego województwa jeleniogórskiego, 53. rocznik. Karkonosze, ładny herb jelenia, czy ma jakąś trawkę, jakieś było. Bardzo ładny Herb. 10. miejsce w drugiej lidze, obecnej pierwszej w sezonie 97-98. Wtedy nazywał się Kębut Jelenia Góra. Pamiętam Między innymi Tomasz Wrona grał tam. Taki zawodnik znany z Górskiej piłki. Wtedy Karkonosze grały właśnie na zapleczu klasy. Dwunaste miejsce w sezonie 98-99. Właśnie Adam Grat wtedy grał. Marek Chojnacki, legenda uks u Mnóstwo spotkań w Ekstraklasie. Bramkarz Paweł Primel i Krzysztof Koszarski. Obecnie Karkonosze Występują w czwartej lidze, biją się o awans. Niedawno jeszcze grały Karkonosze w trzeciej lidze, czyli na szczeblu czwartym, jeżeli chodzi o rozgrywki. No obecnie Karkonosze walczą, walczą o awans do trzeciej ligi poprzez baraże, Tylko zwycięstwo w barażach zwycięzca jednej z grup gra pomiędzy sobą. Grupa wschodnia i zachodnia czwartej ligi, ci zwycięzcy grają w barażu. Ten baraż decyduje o awansie do trzeciej ligi. Trenerem zespołu Karkonoszy Jelenia Góra jest Oleksandr Szeweluchin były piłkarz Górnika Zabrze, był też Aleksiej Tjedeszczenko no ukraińska szkoła w Karkonoszach. No i zobaczymy, będę obserwował, no Jelenia Góra jedno z największych miast na Dolnym Śląsku, będę obserwował jak będzie się ta sytuacja w Karkonoszach rozwijała. Kolejny klub Kuźnia Jawor na południe od Legnicy powiat Jawor oczywiście Kuźnia, 46 rocznik, no trzecia liga obecnie, druga w sezonie, 81-82 to największy sukces Tutaj w barwach Kuźni widzicie, grali Zbigniew, Włócik Ekstaklasowy, Piotr Przerywacz, były piłkarz Zagłębia Lubin, Szczakowianki Jaworzno, GKS-u Bełchatów, Mariusz Ujek, wicemistrz Polski z GKS-em Bełchatów u Oresta Lęczyka w sezonie 6-7. Też dziś zaczynał szlify w Ekstaklasowym Zagłębiu Lubin. Obecnie Kuźnia, tam, tak samo jak Karkonosze, Jelenia Góra, gra na, w, czwartym, w czwartej lidze, czyli na piątym szczeblu Kuźnia. Jawor. Około 20 tysięczne miasto, tak jak mówię, na południe. Odlegnicy, y, trasa do Bolkowa, gdzieś na południe y, województwa dolnośląskiego do Lubawki, y, klub z Jawora, Kuźnia Jawor. Kolejny klub, Lechia Dzierżoniów, bardzo znany klub, 45. rok powstania, dziewiąte miejsce w drugiej lidze, obecnej pierwszej w latach 90 93-94 i zobaczcie kogo wychowywała Lechia, Jarosław Jach, Krzysztof Piątek, Paweł Sibik, Jarosław Lato, był Patryk Klimala, wielu innych zawodników, których ja też tutaj nie wymieniłem, nie wszystkich będę tutaj wymieniał znanych zawodników, żebyście po prostu pamiętali o tym, jak, jak to przede wszystkim się prezentuje, jak to wygląda. Obecnie czwarta liga, tak jak Kuźnia Jawor, tak jak Karkonosze, Lechia jeszcze do niedawna grała w trzeciej lidze. Wielkie derby Lechia toczy z Bielawianką Bielawa, to są derby miast, które praktycznie graniczą ze sobą, tak jak na Górnym Śląsku, i tak ta sytuacja wygląda. Obecnie walczą lechiści. O powrót do trzeciej ligi oczywiście, do tej grupy śląsko-lubuskie, lubusko-dolnośląskiej i opolskiej, żeby tam Lechia grała. Idziemy dalej. Łużyce-Lubań, też 45. Zauważcie, że bardzo dużo klubów powstaje tuż po wojnie, albo kiedy jeszcze wojna kończyła się. 45, 46. Łużyce-Lubań, też blisko granicy i z Czechami, i z Niemcami, blisko Zgorzelca, blisko Jeleniej Góry. 45. rocznik powstania. Użyce grały w drugiej lidze bardzo dawno temu, w 56., 57. jako Sparta, Lubań, Śląski. Obecnie Liga Okręgowa Jeleniogórska. Też Użyce grały jeszcze niedawno w trzeciej lidze, w czwartej lidze. No ale ten przemysł, którego nie ma za bardzo w Lubaniu, powoduje, że tych pieniążków nie ma za dużo w tych klubach z powiatu jeleniogórskiego, z powiatu lubańskiego. Jest też bardzo blisko, z z Zgorzelec, Świeradów, Zdój i te kluby właśnie grają na w przełomie lig czwartej okręgowej, często w A-klasie. Moto Jelczoława też bardzo słynny klub. Zauważcie szóste miejsce w długiej lidze obecnej, pierwszej w sezonach 78-79. Tutaj macie 83-84 i 88-89. 13 sezonów na zapleczu Ekstraklasy, klasy. 61 rocznik powstania, coś takiego jak GKS Katowice, też w latach 60. katowicki klub powstał. W barwach Motojelcza grali właśnie Korat Forenc, piłkarz Zagłębia Lubin, Waldemar Żelazko, był piłkarz Śląska Wrocław, Górnika Polkowice, Janusz Gancarczyk, był piłkarz Zagłębia Lubin, Śląska Wrocław przede wszystkim, Poloni Warszawa, Orest Lęczyk, Nestor, trener wśród Nestorów, Orest Lęczyk. Obecnie Motojelcz Oława gra w czwartej lidze. Gdzieś tam próbuje odbudować tą tożsamość. W Oławie są, jest też fotohigiena gać, w okolicach Oławy taka miejscowość. fotohigiena grała, gra w trzeciej lidze. Moto El Czoława próbuje się odbudować, żeby wrócić, wrócić chociażby na ten szczebel, szczebel trzecioligowy przede wszystkim. No i kolejny klub, Olimpia Kowary, 46. rocznik, miasto w okolicach Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, w trzeciej lidze. Do niedawna jeszcze w sezonie 2016 17 Olimpia grała w trzeciej lidze, czyli w tej trzeciej obecnej, czyli w czwartej licząc poziomami. Obecnie Liga Okręgowa Jelenia Góra, za bardzo nie mam co tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o Olimpię, Dałem tutaj Olimpię. Ze względu na to, że to blisko gór, blisko karkonoszy, praktycznie przy karkonoszach, Olimpia, Kowary słynęły z dywanów, z produkcji dywanów. Nie wiem, jak ta sytuacja wygląda teraz. Musieliby napisać do mnie kibice z miasta Kowar, żeby napisać mi, powiedzieć, czy te słynne dywany dalej powstają w Kowarach. Ale tak jak mówię, pamiętam ten sezon w trzeciej Lidze, kiedy sporo o ludzi przychodziło na mecze Olimpii Kowary, właśnie w trzeciej Lidze w sezonie 16-17. Orzeł Ząbkowice Śląskie, kolejny z klubów, zobaczcie, 46. rocznik, siódme miejsce w trzeciej lidze, obecnej długiej w sezonie, 95-96. W barwach grali Paweł Zieliński, brat Piotra Zielińskiego i Marcin Kruszeliński, gdzieś tam dobijał się Marcin Kruszeliński, yy, między innymi w Polarze, wrocław grał w, Orzeł, w Orle Ząbkowice, by grać w Ekstraklasie. Obecnie Orzeł występuje w czwartej lidze, byłem raz w Ząbkowicach Śląskich, taka mała prywata, na jednym z koncertów no i bardzo ładne miasto, bardzo ładny rynek i Ząbkowice, 46. rocznik w Godle Orła z piłeczką, niebieski herb. No i fajnie, obecnie czwarta liga, też grali, do niedawna grali jeszcze w trzeciej lidze w sezonie 2007-2008 chyba. Pamiętam, że na mecze potrafiło przyjść po 2-3 tysiące ludzi na mecze Orła w Ząbkowicach. Pogoń Oleśnica, znowu 45. rocznik, 18. miejsce w drugiej lidze, obecnej pierwszej w sezonie 94-95%. Półfinał Pucharu Polski w sezonie sezon później 95-96 i grali w barwach pogoni Andrzej Szczypkowski, mistrz Polski z Zagłębiem Lubin z 2007 roku. Dariusz Michaliczny, były piłkarz Śląska-Wrocław, też Zagłębia Lubin, sporo meczów w ekstraklasie. Trener Ireneusz Mamrot, który prowadził arkę Gdynie, Jagiellonie, Białystok i Grzegorz Podstawek, były piłkarz między innymi Polaru Wrocław w Polonii, bytą z tą Polonią strzelał sporo goli w ekstraklasie. Obecnie pogoń gra. No niestety w klasie okręgowej. Kolejna pogoń, Świeżawska Pogoń, ta najmniejsze, najmniejsze miasto, które tutaj pojawi się w dzisiejszym cyklu. Trzecia liga, obecna druga w sezonie, 95-96 to największy sukces. Obecnie zespół z, z okolic Jeleniej Góry gra w lidze okręgowej, okręgowej właśnie, ta jeleniogórska okręgówka. I tak jak widzicie, 46 rok powstania, ładna piłeczka, malutkie miasto. Nad Kaczawą często przejeżdżałem przez to miasto Tasa ze Złotoryi, z Legnicy do Jeleniej Góry. Bardzo malownicze, malowniczo usytuowane miasto. Do... W latach 90. jeszcze dojeżdżała tam kolej. Pamiętam, jak pociągi jeździły z Marciszowa do Złotoryi do Legnicy. No teraz tutaj malutkie, troszeczkę zaniedbane miasto. No i pogoń gra w Liceo Okręgowej. Walczę o awans do czwartej ligi. W czołówce jest. Polonia, Stal, Świdnica, 45. rok powstania, trzecie miejsce w trzeciej lidze, obecnej drugiej w sezonie 91-92. Obecnie Polonia występuje właśnie w trzeciej lidze, ale jest na, na, na samym dnie tabeli i obawiam się, że wróci do czwartej. W barwach Polonii grali Janusz Gol, był reprezentant Polski, był piłkarz Legii Warszawa, Krakowi, Kraków, Bełchatowa, Arkadiusz Piech, obecny piłkarz od Janusz Gol gra w Rumunii obecnie, Remigiusz Jezierski, był piłkarz Śląska w Ruchu Chowrzów, Jagiellonii Białystok, Remigiusz Jezierski jest komentatorem Kanal Plus Sport. I Jarosław Lato, był piłkarz m.in. Dyskoboli, grodzic z Wielkopolski, z którą zdobywał Puchar Krajowy. Sporo meczów w klasie ponad 180 chyba meczów w Ekstraklasie Jarosława Lato. No i tak jak mówię, Polonia, Stal, Świdnica. Obecnie gra w trzeciej lidze, ale jest na dnie tabeli. Co mogę powiedzieć yy, o, o Stali? Mogę powiedzieć to, że to była Polonia-Świdnica. Były dwa świdnickie kluby, Polonia i Stal, ale połączyły się i tak to właśnie wygląda, że nazywa się Polonia stal świdnica. Nawet tutaj macie w Herbie ta piłeczka, troszeczkę w Herbie przypominam mi piłkę do siatkówki. No ale zostawmy to. Trzecia liga obecnie, czyli czwarty poziom Polonii stal świdnica. Kolejny klub: Prochowiczanka, Prochowice. 48 rok powstania. GKS, gminny chyba, gminny klub sportowy, Prochowiczanka. 48. Dziesiąte miejsce w trzeciej lidze, obecnej drugiej w sezonie 97-98. W barwach Prochowiczanki grali Jarosław Pedryc. I Piotr Azikiewicz, Piotr Azikiewicz, były piłkarz Zagłębia Lubin, ma już debiut w Ekstaklasie, Kotwicy Kołobrzeg, Górnika Polkowice. Od tej rundy Piotr Azikiewicz będzie piłkarzem Legnickiej Miedzi w pierwszej lidze. Obecnie Prochowiczanka gra na poziomie czwartej ligi. Miasto w okolicach... Jak Doga, krajowa z Lubina do Wrocławia, do Środy Śląskiej. Malutkie Prochowice, 2-3 tysiące mieszkańców. Ślęza Wrocław, no już bardzo uznana marka, 45. rok powstania, długa siła Wrocławia, tak nazywam Ślęzę zawsze, trzecie miejsce w długiej lidze w sezonie 92-93 barwach Ślęzy grali. Znowu Orest Lęczyk się pojawia, Paweł Piotrowski, świętej pamięci Paweł Piotrowski, były piłkarz Zagłębia Lubin, ponad 100 meczów w Ekstraklasie, zginął w wypadku na drodze z Lubina do Zielonej Góry z całą rodziną, bardzo smutna historia. Maciej Murawski. Były piłkarz niemieckich klubów Legii Warszawa, Leki Zielona Góra, Reprezentant Polski, obecnie też komentator Kanal Plus Pod. Waldemar Tensiorowski, jedna z legend, trener, jedna z legend Śląska w Arkadiusz Piech znowu się przejawia. Andrzej Szczypkowski i Patryk Tuszyński. Patryk Tuszyński, który gra obecnie oczywiście w Wiśle, był Były piłkarz Jagiellonii, zagłębia Lubin i Liwice, Ślęza jest obecnie w trzeciej Lidze, jest w ścisłej czołówce tuż za ruchem chorzów i Polonią Bytą. Być może wrócą. wrócą za jakiś czas na szczebel centralny. Tak jak mówię, to jest długa siła, dla mnie długa siła Wrocławia. No i właśnie jest kolejny z Wałbrzychskich klubów, ten Zagłębie Wałbrzych. 45. rok powstania, trzecie miejsce w pierwszej lidze w Ekstraklasie w sezonie 70-71. Ćwierćfinał Pucharu Polski w sezonie 62-63 i 92-93. Druga runda Pucharu UEFA, 1-16 finału w sezonie 71-72. Widzicie w barwach Zagłębia grali między innymi Adam Matysek, Tenet Tadeusz Pawłowski, tenet Świętej Pamięci Jerzy Wyrobek. Znowu przejawia się, pojawia się Robert Bubnowicz i obecnie y, zespół Zagłębia Wałbrzych gra w Wałbrzyskiej A-klasie. Były derby w tym sezonie, Górnik, Zagłębie, Wałbrzych. Smutna rzeczywistość tych Wałbrzyskich klubów, naprawdę smutna rzeczywistość, że żaden z tych klubów nie gra gdzieś w okolicy chociaż trzeciej, i drugiej ligi. Ale wier wierzę, ja wierzę, że wrócą dobre, dobre czasy dla Wałbrzyskiej piłki. I tutaj dla moich widzów, dwóch moich widzów, dla Wojtka Lemańskiego, między innymi, no, z, takie uznanie t, ku temu, że są, pojawiają się ci widzowie. Mówi mi o tym Dragonie Mieszkowice, jego Dagon Mieszkowice e, gdzieś z okolic Kamiennej Góry zespół, e, gra w Beklasie, Jelenia Góra pierwsza. No i widzimy, Dagon Mieszkowice po rundzie jesiennej jest na ostatnim miejscu ma jeden punkcik, dużo, dużo straconych goli, no ale chłopaki z Miszkowic grają, tutaj mamy wiada w zwycięstwo, to wiada w sukces, taki dragonik jest narysowany z ogonkiem i ze skrzydłami, liderem Skalnik, Czarny Ból, bur no Bolko-Bolków kojarzę, miasto Bolków, kojarzę też Okrzeszyn, Chełmsko-Śląskie, to są rezerwy Chełmska-Śląskiego, Sędzisław też kojarzę, droga kolejowa, Sędzisław też dojeżdża tam kolej no i tutaj hołd dla Wojtka Lemańskiego za to, że pojawia się jeden z moich widzów, serdecznie go pozdrawiam. Tutaj tak jak mówię, będziecie mi pisać, jeżeli będziecie z innych województw, to też będziecie mi pisać. Ja będę wstawiał Wasze kluby tutaj na ten cykl, ciekawy cykl moim zdaniem tych klubów niezapomnianych. No i kolejny jest dla kolejnego mojego widza Szymona Saksona, kibica Zagłębia też Lubin, zespół z klasy C, klasa C. Środa Śląska, oczywiście Dolnośląskie, Środa Śląska Powiat. No i mamy Odra Rzeczyca. Jego Odra Rzeczyca jest na drugim miejscu. Po rundzie jesiennej tuż za jeziorkiem Zakrzów będą walczyli piłkarze Odry o awans do B-klasy Przedmoście. Też droga kolejowa Legnica, Wrocław, Huragan Mrozów, Krzydlina Mała, Kulin, Rusko, Pogalewo Wielkie, Iskra Proszków. Kojarzę Piast Przedmoście, to już mówiłem. Kojarzę te wszystkie miejscowości, jakieś ziem do Wrocławia busem pojawiały się gdzieś tam na znakach te miejscowości. Też przejeżdżałem przez te miejscowości, tutaj macie dużynę, Odry Rzeczyca. Chłopaki grają dla pasji, przede wszystkim ambitni, widać, chcą awansować do B klasy i tego im serdecznie życzę życzę te dwa kluby, oczywiście dla moich widzów Wojciech Lemański i Szymon Sakson. Serdecznie Was chłopaki pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście na, na czacie, że uaktywniacie się tutaj, że rozmawiamy, jak pojawiają się livey. No i słuchajcie, to, jest, to był pierwszy z tych województw, pierwsze Dolnośląskie w cyklu, o tych klubach nie, us, nie usłyszycie w telewizji. Myślę, że to jest ciekawy cykl, to jest też oddanie hołdu dla wielu kibiców z tych miast mniejszych, a czasami tak jak mówię Wałbrzych, Jelenia Góra, gdzie ta wielka piłka przez wiele lat nie dociera do tych miast. Ale tak jak mówię, trzeba uznawać te... Te miasta, trzeba pamiętać o tych wielkich klubach: Górnik, Zagłębie, Wałbrzych, Karkonosze, Jelenia Góra, ale także widzieliście Pogoń Oleśnica, Moto Jelczoława, też kluby, które grały na zapleczu ekstra klasy, i warto o nich pamiętać. Tak jak mówię, to jest pierwsze z 16 województw, które tutaj będzie rozkładane u mnie w cyklu. O tych klubach nie usłyszycie w telewizji. To by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie na jutro po meczu live, po meczu oczywiście Zagłębia Lubiny w Krakowie przy Kałuży na wtorek. Jak zwykle zapraszam Was na podsumowanie piłkarskiego weekendu w polskich ligach, no i w klubach, w których grają oczywiście Polacy. Na dziś serdecznie dziękuję. Dziękuję za słoby, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że pis piszecie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej!